Jakby gniazdę na holą, to zaś w domu by się mi przykrzył ogromnie. Nie wiedziałby, jakiej pracy się jeździć. A tak to już mam takie, no, może to i we krwi jest, nie wiem. Czwarta godzina wstaje się, ognisko się podgrzewa się wodę. Woda jak się już podgrzeje, idzie się później Iwa się obudzić, bo Iwa się śpią przy łowca przy kosorze. Dojenie zaczynamy o 5:00. No i kończyć tak 7:00, żeby się wszystko wyrobiło. Iwa spojot i o 7:00 idzie paziowce. I pasie się tak do 12:00. O 12:00 spędza, dojenie jest. I później o 3:00 znów idą się paść, pasą się do gdzieś do 8:00. O 8:00 się spędza, znów się doi. O 11:00 można się położyć spać. Niedźwiedź kiedyś nas odwiedził, no ale to odpędziliśmy go, bo miał ma petardy, zaś się strzelał. Ale odszedł i także dwie nocy dokucą, ale resztą to zaś nie ma spokój. Szło się w maju na redyk. Potem w tradycji było, że w czerwcu po świętym Janie się gazdowie odwiedzali bace i sprawdzali, ile łowce dają mleka i się mierzało, kilo tego mleka jest, żeby potem wiedzieć, co z tego będzie. I na jesieni zganianie łowiec z holi po świętym Michale we wrześniu, po 20. I wtedy się otrzymywało od bacy ilość łoscypków, bundzu i bryndzy. Bacy powierzało się cały dobytek, któryś miał na wiosnę, z nadzieją, że wróci ze syćkim tym dobytkiem, jest powiększonym na jesieni i że się uczciwie z tobą łezlicy. Baca, który w jednym roku był oszukał, w drugim roku nie miał łowiec, bo nikt mu tych łowiec nie dał. Także to była firma, a jak kończyło się już bacowanie na bacówkach, wracał do wsi. To z kozną chorością, czy z łamaniem się, bo baca musiał poskładać nogę, umieć w łupki włożyć, umieć ziołami wylecyć, umieć łodcynić. Wreszcie witacka, tych juhasów, dziewcząt, które na dole czekają na tych juhasów. No i przy tej okazji, nie było tyle okazji, by tak muzyka wartko grała i często grywała. Kiedy się przychodził redyk, to się go witało muzyką, często redyk szedł z muzyką z góry. I razem muzyki grały, grało się, tańczyło, bawiło. Babie, górcy, płyćcie, płyćcie, bo już trzeba będzie ogrywać łowce tu w kosorze i przywitać juhasów i baców, którzy tu przyszli. Bacowskie pieski, pieski, które rodowodem są z madziarskiej strony, łowcarki płethalańskie. Chłopie najpierw trzeba przewodniczkę tam wsadzić. Ręczka jakiegoś, to one będą stały grzecznie. Baca to była taka firma, w którą musiała być weterynarzem, agronomem, no i psychiatrą i psychologiem, bo miał pod sobą ludzi. Młodych ludzi, którzy mieli kręgosłup, mieli chcice,
No i na dole były ich dziewczęta. To była ciężka robota. A tu chłopcy czasem mieli ku sobie tak ze spazurami, do siebie potrafili chipnąć, a nie byli to łabrzynki chłopy. Bajacy chłopiska fest, co potrafili jeden drugiemu w kufę między zęby dać. Kiesę swoich prawd dochodzili, ci jego dziewce piękniej secy, on prugował tej czy tamtej. No i baca musiał umieć to syćko pogodzić. Dzisiaj mamy już dwie bacówki w Zawoi. Jeden gazda urzęduje na hali Barankowej, drugi zaś na Skawicy. I to jest nowy nabytek, bo dopiero przyszłego roku miał pierwszy rok, co tutaj urzędował. Także widzicie, rozwija się to, ta tradycja pasterska nie za miero. Gospodarze też tutaj coraz więcej łowiec przykupują, tak? Nie ma bacy ze Zawoi, co prawda, bo to są wszystko górole z Podhala, ale przychodzą tutaj na wiosno, całe lato urzędują na bacówce, no i wracają się ku chałupie dopiero na jesieni. Głosypek się płocił całą zimę, wydzielał z siebie ten tłuszcz. Był coraz kwarcy, ale był do zjeścia. To był tłusty syr, dający pożywienie. Brędzowska też się kwasiła i zrobiła się coraz bardziej szczepiąca, ale długo wytrzymywała. Najkrócej bunt z tego wytrzymywał, bo bunt to jest krótki okres czasu. No i żynteca, w którą się popijało. Także przetwarzanie tego dawało możliwość, żeby jakiś czas zimy przetrwać, a do przednówka mieć łoscypki, czyli to uwędzone, które na przednówku te zdało się nozem pokroić, choć jest twarde. I kiedy był głód, żeby twardego, ale tłustego sera łowcego zezryć i on dawał zdrowie. On dawał zdrowie, dawał siłę, bo to był mocny tłuszcz. Podobnie z łowcami, bo łowce przychodziły, nie syćkie się trzymało do wiosny, tylko częściej łowiec zimą biło, bo nie było czym tego kormić. I wtedy łowce trzeba było umieć zapeklować, dzisiaj by się powiedziało, tylko nie był taki peklor do przetwarzania, tylko mocno zasolić. I kiedy na przednówku przychodziła bieda, dzisiaj w knajpie no mówią, zadają nam kwaśnicę. Wtedy babka mrowcowo ze zębu mówi, Stasek, to kapuśniorka i złodno górolka, by gaździna nie zepsułaby telo kapusty, gdy się dawało wodę spod kapusty do tego, co się ważyło, a nie kapusty, bo kapustę się udusiło i z grulami zezarło. Kwaśnica to był rosołek albo wywar z bele kości zaloty kwasem z kapusty, bo potem znowu nalałeś wody i się zaziół kisiło. No i tak to dało się przetrwać dzięki temu do przednówków, które były czasem biedne. Do baraniny to jak zwykle trzeba sosku dużo, no te przyprawy tam takie różne no, trzeba dodawać, ale jak mamy przyprawić później, zapekuje dobrze, to jest dobre też. I no to utrudniam dużo powiedzieć w Polsce. Kiedyś tu był z Wadowic gościu, sprowadził elegancką włoską kuchnię, ale on z Wadowic musi do Nowego Targu jechać, jak nie ubić. Ile kilometrów to trzeba zrobić? A on by sam sobie to zrobił i zabił, ale to tak utrudnia państwo trochę, w tym miejscu to można powiedzieć tak. I byłoby baranie pod dostatkiem w Polsce, no żeby nie utrudniali. Bo teraz to takie, musi być weterynarz tam to wszystko do tej ubójnie, no z tego dala wieś, te dwa jagnięta to jest koszt, tak powiedzieć jak jest. A też by sobie zrobił sam, bo dawno gospodarz zabił i też nie męczył, bo zabił elegancko i sam sobie zrobił i było eleganckie, dobre.
Jestem zaproszony do zawoju z koronkami, po prostu w zawoju. Tu nie ma stoiska z prawdziwymi koronkami koniakowskimi, które ja przyjechałem. No jestem z ptaszkami, z konikami. Koniakowska koronka nigdy nie zaginie. Po co się wie, od starszych ludzi pracuje moja synowa, córka i wnuczka. Pracują, są rozmaite koronki, można pracować dwa dni, można tydzień pracować. Są koronki, które nawet pół roku robione, kluzeczki, sukienki się robi, ślubne sukienki się robi, komunijne sukienki się robi. Stringów pan nie robi? Tak, nie robi, dlatego że my jesteśmy, jako ja w tym nasz dom, jesteśmy przeciw temu. A dlaczego jesteśmy przeciw temu? Jak to mówiąc? Ojcu Świętemu koronki są, na stołach królewskich są koronki, na ołtarzach są koronki, na kielichach są koronki, właśnie z naszego domu było wszystko robione. A tu takie rzeczy rosić na przeproszenie na tyłku, to jest gajba, wstyd, poniżenie koniakowskiej koronki. Przyjechałam z Jachówki, to jest gmina Budzów. No przywiozłam z sobą swoje prace, haft. Haft makowski to jest biel na bieli. Białe płótno, białe nici, listki są takie podwlekane, toledo, jakieś robótki pajączkowe. Tatuś mnie nauczył haftować, to jest właśnie, wszyscy się tym ciekawią, bo miał siostry dawniej, przy tych siostrach się nauczył i on mnie już, tamborek mi zrobił, on mnie tego haftu nauczył. To jest tkactwo artystyczne na ramię, bo może być jeszcze na krosnach i powstaje gobelin. Podstawowa technika nie jest trudna, bo jest to naprzemienne przeplatanie nitek, więc można dzieci w podstawówce nauczyć. Natomiast żeby już ten gobelin coś przedstawiał, to już trzeba dłuższej pracy i dłużej się to trzeba uczyć.